przemarsz rycerzy, pokaz ubrań sprzed epoki i nauka strzelania z łuku. Mieszkańcy gminy Harzlach wzięli udział w niezwykłym wydarzeniu. W miniony weekend pod Kończyckimi Dębami odbył się wielki piknik. Czy cel jest jasny? Z jednej strony chodzi nam o promocję Kończyc Wielkich, gminy Harzlach jako całości, a z drugiej strony wspólne wydarzenie, które ma zintegrować społeczeństwo po czasach pandemii. Integracja się udała, bo i pogoda dopisała. Całe wydarzenie nawiązywało do niezwykłej historii regionu sprzed lat. Możemy zwiedzać obóz, możemy zobaczyć broń, jaką posługiwali się husarzy. Możemy postrzelać sobie z łuku. No i przede wszystkim pozwiedzać aleje Husarii Polskiej. W pokazowym wymarszu rycerzy wzięli udział także sami mieszkańcy. Chętnie ustawiali się też w kolejce, żeby postrzelać z łuku i zapoznać się z techniką wojskową sprzed lat. Nawiązujemy do tradycji wymarszu Jana III Sobieskiego pod Wiedeń. Zebrał wojsko z całej Rzeczypospolitej i udał się na tak zwaną Odsiecz Wiedeńską, bo cesarz łaskawie go o to poprosił. I z racji tego, że te tereny nie należały dawniej do Polski, ale szlak na Podwiedeń właśnie tędy wiódł. I część wojska z hetmanem Polnym Sieniawskim tutaj stacjonowała w Kończycach Wielkich. Jeśli sztuka wojskowa zainteresowała bardziej męską część przybyłych na to wydarzenie, to z pewnością panie zatrzymywały się, żeby podziwiać stroje z epoki. Dzisiaj tak naprawdę mamy cały przekrój strojów XVII-wiecznych. Są panowie oczywiście w strojach polskich i zachodnich także. Tutaj dwóch panów występuje również w takiej wersji zachodniej. Generalnie o modzie polskiej mówi się, że ona przepięknie łączyła modę wschodu i zachodu, dlatego że u nas w naszej modzie mamy i motywy wschodnie, tureckie i mamy zachodnie, bo czasami jeżeli jakiś bogaty szlachcic miał taką ochotę, to na przykład wystawiał wojsko w strojach zachodnich, a nie polskich. Impreza odbyła się w ramach projektu Dziedzictwo, które łączy ponad granicami, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk-Cieszyński.